Resort Zdrowia rozważa wprowadzenie w Polsce badań przesiewowych na obecność koronawirusa. W najbliższym czasie ma zostać opracowany model logistyczny dla przeprowadzenia masowych badań. Od pewnego czasu w całym kraju mówi się o zapowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie badań przesiewowych, które miałyby zostać przeprowadzone na terenie trzech województw – podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. Brane pod uwagę są dwa modele. W jednym z nich uprawnienia do takich testów otrzymają lekarze rodzinni, do których każdy będzie mógł przyjść i zostać przebadany. Drugi model to wykorzystanie całej sieci punktów drive-thru. Jeden z nich funkcjonuje także przy Raciborskim Szpitalu. Badania przesiewowe miałyby być oparte na testach antygenowych, w których wynik uzyskuje się po 15 minutach. Decyzja co do masowych testów ma zapaść jeszcze w tym tygodniu. Rząd poinformuje także, czy testy pod kątem obecności koronawirusa będą obowiązkowe czy dobrowolne. Podczas zorganizowanej dziś online konferencji prasowej posłanki Gabrieli Lenartowicz odniosła się ona do projektu budżetu państwa na 2021 rok, kwestii weta wobec budżetu Unii Europejskiej oraz spraw bieżących. Zapraszam na materiał. Konferencja prasowa z udziałem posłanki Gabrieli Lenartowicz rozpoczęła się od przedstawienia efektów współpracy Polski z Unią Europejską na terenie Raciborszczyzny. Według podliczeń przedstawionych przez Lenartowicz, Polska od 2004 roku uzyskała ponad 540 miliardów złotych dofinansowania. Tu w Raciborzu rewitalizacja zamku, odtworzenie, przybicie pocztowe jeszcze wcześniej. Droga obecnie, pierwszy etap drogi Raciborz-Pszczyna, remont kapitalny Raciborskiego Centrum Kultury i wiele, wiele innych projektów, ale też trzeba przyznać, że jednocześnie to, co zmieniło nasze życie codzienne, też zawdzięczamy to członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Popatrzcie, jak mogliśmy się skomunikować A4. Zapomnieliśmy już, jak się kiedyś jeździło. A1 następnie i wiele, wiele innych inwestycji. W trakcie konferencji nie zabrakło także komentarza odnośnie słów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który jednoznacznie opowiedział się za użyciem przez Polskę weta wobec projektu powiązania wypłaty z budżetu Unii Europejskiej z tak zwaną zasadą praworządności. Po tym gwałtownym wezwaniu do subordynacji premiera Morawieckiego, bo już kiedyś premier się nie zastosował do tych zaleceń czy żądań, ale tym razem było ostro, bo już dwa dni później odbyło się w Sejmie porażające, agresywne, najbardziej antyunijne, jak sobie można wyobrazić, wystąpienie premiera Morawieckiego. Tak naprawdę było to nie tyle exposé, co pieśń na wyjście Polski z Unii Europejskiej. Posłanka zabrała także głos w sprawie szpitali tymczasowych. Tu szczególnie czarno na białym widać, że to służy tylko, wybudowano bardzo drogie miejsce, które jest tłem do konferencji prasowej pana premiera. I to wszystko. Ja tylko czekam, bo niedługo będzie tak, że do tego szpitala na Stadionie Narodowym to trzeba będzie mieć negatywny wynik COVID-u, żeby się tam trafić. Skandaliczne, że płaci się w tym szpitalu dużo więcej lekarzom, którzy siedzą i czekają na pacjentów. Podobnie z personelem średnim. Mamy to samo, mamy w Katowicach, no, centrum kongresowe, notabene z unijnych środków, prawda, których teraz nie chcemy, wybudowane. A jednocześnie w Katowicach stoi pełni wyposażony, nowiuteńki szpital, pusty cały, tylko dlatego, że nie otrzymał kontraktu. Podsumowaniem konferencji posłanka oznajmiła brak zaufania Polaków do panującego rządu. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda, krwi nie da się wyprodukować. Żeby była, dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie.
Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Już teraz zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dobry wieczór, witam Państwa we wtorek, 24 listopada. Joanna Jędraszczyk-Kałówak, zaczynamy wiadomości dla niesłyszących. Jesień w pełni, a to oznacza szybsze zachody słońca. Gorsza widoczność na drogach może prowadzić do wypadków. Dlatego policja apeluje, aby na jesienny spacer zabrać ze sobą elementy odblaskowe. Sezon jesienno-zimowy to czas, kiedy szybko robi się ciemno. Niewielu pieszych zdaje sobie sprawę, że po zmroku stają się niemal niewidoczni dla kierowców samochodów. Dodatkowym utrudnieniem na drogach mogą być opady deszczu czy też śniegu. W trakcie jesienno-zimowych spacerów powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo, czyli powinniśmy zadbać o to, aby być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego. Ustawa Prawo o ruchu drogowym jasno mówi, że pieszy korzystający z jezdni poruszający się poza terenem zabudowanym powinien posiadać przy sobie elementy odblaskowe. Elementy odblaskowe powinny być założone na odzieży wierzchniej. Dobrym nawykiem jest również stosowanie takich elementów odblaskowych w terenie zabudowanym, ponieważ dajemy też szansę innym kierującym, innym uczestnikom ruchu drogowego dostrzeżenie nas znacznie większej odległości, nawet już 200 metrów. Apelujemy też tutaj do pieszych, aby przed wejściem na przejście dla pieszych upewnili się, czy kierowca nadjeżdżającego pojazdu nas widzi i czy zdąży bezpiecznie wyhamować swój pojazd, bo zdrowie jest ważniejsze niż pierwszeństwo. Ważne jest odpowiednie umiejscowienie odblasku, co zapewni jego skuteczność. Elementy odblaskowe najlepiej założyć na odzież wierzchnią, czy to na przedramienie, czy po prostu na nogawkę. Najlepiej, żeby to było od strony jezdni. Warto pamiętać także o elementach odblaskowych na rowerze, bo choć nie jest to obowiązek, może on uratować życie. Zgodnie z obowiązanymi przepisami światła w rowerze wystarczą, ale dobrym nawykiem jest również stosowanie elementów odblaskowych na odzieży wierzchniej, czy to stosowanie kamizelek odblaskowych, co daje właśnie też większą widoczność na drodze. Na co przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając odblaski? Na pewno warto sprawdzić, czy spełniają one odpowiednie normy jakościowe. Wybierając odblaski, kontrolujemy też jakość ich wykonania oraz wytrzymałość materiału. W Polsce trwa druga fala lockdownu. Szczególnie dotknięte zostały branża fitness oraz gastronomia. Z naszą kamerą sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda na lokalnym rynku pracy w powiecie raciborskim i na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu na koniec października stopa bezrobocia wyniosła 4,6%, w skali kraju 6,1%. Mimo wzrostu o 23 osoby bezrobotne, to pracę podjęło 115 osób. Niestety w Powiatowym Urzędzie Pracy zgłoszono zwolnienie grupowe w firmie Rafako, gdzie do końca marca 2021 roku pracę straci 400 osób. Póki co jest to jedyne takie zgłoszenie w tym trudnym dla przedsiębiorstw czasie. Oprócz jednej dużej firmy, o której wszyscy wiemy, że są zwolnienia grupowe, nie ma sygnału zwolnień grupowych. Cały czas jeszcze realizujemy końcówkę tarczy, tak naprawdę ona jest jeszcze do grudnia, ta stara tarcza, więc no w zasadzie te działania już wygasają. Natomiast jeszcze za listopad, za grudzień, gdyby się okazało, że jest jakaś firma, jeśli chodzi o dofinansowanie do wynagrodzeń czy pożyczki, które firmy mogłyby otrzymać, no to jesteśmy jeszcze cały czas aktywni. Zamknięte pozostają także granice z Czechami, a to może mieć wpływ na pracowników transgranicznych. To się wydarzyło tak naprawdę całkiem niedawno. Mieliśmy doświadczenia z tej pierwszej tarczy, kiedy Czesi rzeczywiście zamykali, więc
Tak to wygląda, natomiast ten przepływ pracowników jest coraz mniejszy. On jakby zostaje w kraju, nie ma jakby takiego dużego zainteresowania, jeśli chodzi o czeskie firmy na tym etapie. Zobaczymy, co się wydarzy, jak już dojdzie sytuacja do normalności. Jeśli chodzi o pomoc dla branż dotkniętych drugą falą lockdownu, którą zapowiedział rząd, niestety trzeba będzie poczekać, bo urzędy nie mają jeszcze możliwości dodatkowego wsparcia. To są dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że wciąż czekamy na ustawę, tak? Bo Sejm ma procedować ustawę, wiadomo, potem Senat, prezydent, więc myślę, że z tego, co obserwujemy, powinna tarcza zacząć działać od 1 stycznia. Może wcześniej, ale z tego, co tak jakby kalendarium na to wskazuje, to od 1 stycznia. I tak jak pani mówiła, rzeczywiście mają być to wybrane branże. W PKD jest to 25 branży. No, tak jak mówię, tu są i restauracje, i sprzedaż detaliczna, i wyrób tekstylnych, pracę na straganach i targowiskach, działalność fotograficzna, no całe te spektrum PKD, o którym tu wspominałem, to jeżeli wejdzie to już, to na pewno będziemy informować, kto może do nas się zgłosić o tą pomoc i kto może ją otrzymać. Do tej pory na pierwszy etap tarczy antykryzysowej na konta przedsiębiorców powiatu raciborskiego trafiło łącznie około 34 milionów złotych. Pogoda za oknem robi się coraz bardziej mroźna, szczególnie nocą, gdy temperatury spadają poniżej zera. Osoby bezdomne są narażone na niebezpieczeństwo. Dla tych osób miasto Racibórz ponownie otworzyło ogrzewalnie. Azyl mogą także znaleźć w schronisku dla bezdomnych. Sezon jesienno-zimowy to dla osób bez dachu nad głową bardzo trudny czas. Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu oferuje pomoc w dwóch miejskich placówkach. Pierwsza placówka to schronisko dla bezdomnych Arka N w Raciborzu na ulicy Wiejskiej 18A i tam przyjmowane są osoby na podstawie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej. My najpierw rozeznajemy sytuację i potem te osoby otrzymują skierowanie. Mamy na dzień dzisiejszy, w ogóle tam jest 45 miejsc dla osób, dla mężczyzn bezdomnych i 5 miejsc dla kobiet bezdomnych. Drugą taką placówką jest ogrzewalnia, która także mieści się na Wiejskiej 18A w nowoczesnym kontenerze. Tam jednak osoba nie potrzebuje skierowania i może tam spędzić maksymalnie 10 godzin od 18 do 8 rano. W schronisku jest całodobowe wyżywienie, czyli śniadania, obiady, kolacje. Natomiast ogrzewalnia jest taką formą pomocy, że tylko mogą liczyć na ciepłą herbatę. Także to jest taka jakby tylko, żeby tam przeczekać tą noc. Choć schronisko dla bezdomnych jest czynne cały rok i przez całą dobę, to noclegownia jest sezonową formą pomocy. Ogrzewalnia na razie będzie czynna do 1 stycznia, bo to potem będzie nowy konkurs, także do 1 stycznia tak średnio przychodzi 5-6 na razie osób. Czyli jak na taki sezon, kiedy jest w miarę ciepło, no to już jest spora liczba osób. Ani wiek, ani niepełnosprawność nie jest powodem, dla której bezdomny nie mógłby być przyjęty do schroniska czy noclegowni. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.